Cześć, to jest kanał Not Obstryk, ja nazywam się Patryk Erbetowski i dzisiaj przygotowałem dla Was kolejną recenzję obiektywu. Sprawdzę dla Was obiektyw 40-150 Olympusa z serii Pro. Jest to obiektyw, który miał już premierę kilka lat temu, ale uważam, że jest to jedno z najlepszych szkieł w całej szklarni Micro 4/3 i że warto o nim opowiedzieć. Z dwóch powodów jest to bardzo uniwersalne szkło. Po pierwsze mamy stałe światło 2.8, więc świetnie sprawdzi się przy filmowaniu, bo kiedy będziemy sobie przybliżać kręcąc film, to obraz nie będzie się robił ciemniejszy. Po drugie jego ogniskowa, czyli w przeliczeniu na pełną klatkę 80-300 jest bardzo uniwersalna, sprawdzi się i przy reportażu, i przy zdjęciach przyrodniczych czy podróżniczych. Idealnie on też uzupełnia podstawowy obiektyw z serii Pro, czyli 12-40 ze światłem 2.8. Kiedy mamy te dwa obiektywy, to mamy pokryty zakres ogniskowy od 12 mm aż do 150 mm i przy tak dużym zakresie wystarczy nam to do większości zastosowań i sytuacji fotograficznych, które spotkamy. Obiektyw nie posiada stabilizacji, więc trzeba o tym pamiętać. Przy body Olympusa nie jest to żaden problem, bo każde body Olympusa jest wyposażone w stabilizację w korpusie. Natomiast możemy ten obiektyw użyć też oczywiście do Panasonic'ów. I wtedy trzeba uważać, bo nie wszystkie Panasonic'i mają stabilizację w korpusie. Jeśli ta stabilizacja jest, to ok, ona jak najbardziej będzie działać z tym obiektywem, ale jeśli jej nie ma, no to wtedy nie mamy w ogóle stabilizacji, co przy dłuższym obiektywie może być problemem. Obiektyw współpracuje też z telekonwerterem od Olympusa. Jest to konwerter MC14 i powiększa on obraz 1,4 raza, zmniejszając też światło obiektywu o 1 EV, więc wtedy mamy tutaj światło zamiast 2.8 to światło 4.0. Teraz kilka słów o budowie tego obiektywu. Obiektyw jest dosyć ciężki, jak na Micro 4/3, bo waży 880 gram, ale jeśli porównamy go do obiektywów pod APS-C albo pełnoklatkowe aparaty o podobnych parametrach, no to jest on bardzo kompaktowy i to trzeba mieć na uwadze. Razem z body typu Olympus M1 Mark II tworzy mega fajnie wyważony i zgrany zestaw. Wykonany on jest praktycznie niemal w całości z metalu, tylko tutaj ten element przy przedniej soczewce jest plastikowy, reszta jest metalowa, no i robi bardzo solidne wrażenie. Fajnie, że jest pokryty takim matowym lakierem, który bardzo ciężko porysować. Ja tutaj mam sztukę, która jest w wypożyczalni w Not Obstryku i no, była już nieraz używana pewnie w dosyć ciężkich warunkach, a mimo to wygląda naprawdę ok. Średnica mocowania filtrów w tym obiektywie to 72. Poniżej znajdziemy pierścień do zmiany ustawienia ostrości i posiada on to rozwiązanie, które mają też inne obiektywy z serii Pro Olympusa, czyli wystarczy przesunąć pierścień w dół i automatycznie aparat przestawia się w tryb manualny ustawiania ostrości. Nie trzeba szukać gdzieś tego w menu, tylko mamy to od razu na obiektywie, jest to bardzo szybkie i wygodne. Jeśli przesuniemy pierścień w dół, on wtedy pracuje z mechanicznym, bardzo przyjemnym oporem. Nie ma żadnego problemu, żeby precyzyjnie sobie ustawić ostrość w tym obiektywie. I też pojawia nam się wtedy skala odległości. Poniżej znajdziemy duży pierścień, odpowiadający oczywiście za zmianę ogniskowej. Działa on też z przyjemnym, fajnym oporem. I co jest ważne, obiektyw ma wewnętrzne ogniskowanie, czyli nic nam się tutaj nie wysuwa. Dzięki temu też nie było problemów, żeby ten obiektyw uszczelnić, bo on jest uszczelniany w bardzo solidny sposób. Nie ma żadnego problemu przy fotografowaniu w deszczu, w śniegu, w błocie. Naprawdę mocno można katować ten obiektyw, jak i inne obiektywy z serii Pro Olympusa i nic się z nimi nie dzieje. Sam nieraz używałem ich w naprawdę ciężkich warunkach. Nigdy mi nie zaparowały, nic złego się z nimi nie działo. Kolejny ważny aspekt, którym charakteryzują się obiektywy z linii Pro Olympusa, to brak jakiejkolwiek gumy na obudowie obiektywu. Wynika to z tego, że po prostu ta guma po jakimś czasie się niszczy. Nawet w bardzo dobrych, drogich obiektywach, które mają gumę na obudowie, po jakimś czasie trzeba je wymieniać, ona potrafi popękać, wytrzeć się i po prostu no, po jakimś czasie trzeba to serwisować. Olympus rozwiązał to w taki sposób, że ma bardzo drobno karbowaną metalową powierzchnię. Dzięki temu ręce się nie ślizgają na pierścieniach i bardzo fajnie, wygodnie można je obsługiwać. A nie mamy żadnej gumy na obiektywie, więc tutaj odpada problem z zużyciem tego materiału. Pod pierścieniem do zmiany ogniskowej znajdziemy jeszcze przycisk funkcyjny. Można tu przypisać czułość, balans bieli albo jakąś inną funkcję, z której często korzystamy i mamy do niej szybki dostęp od razu z poziomu obiektywu.
Poniżej znajduje się mocowanie do statywu, dlatego że ciężkie i duże obiektywy powinniśmy mocować przypinając obiektyw do statywu, a nie body. Dlatego że po pierwsze możemy w ten sposób zniszczyć bagnet w naszym aparacie, a po drugie, jeśli mamy głowicę na przykład kulową, to mocując bardzo ciężki obiektyw z przodu, zmienia nam się środek ciężkości i po prostu ten obiektyw ciągnie cały aparat w dół. I może się zdarzyć tak, że wydaje nam się, że aparat jest stabilny, a tak naprawdę on będzie bardzo powoli opadał i zdjęcie wyjdzie nam rozmazane. Dlatego powinniśmy mocować zawsze ciężkie obiektywy za to mocowanie na obiektywie i dlatego mam tutaj przyczepioną właśnie szybko złączkę do statywu. Co mnie niestety smuci, że tutaj nie ma tego fajnego rozwiązania, które jest w obiektywie 300 mm. W tamtym obiektywie na tym mocowaniu do statywu mamy od razu te wcięcia do mocowania arka. Wtedy możemy od razu za sam ten element przyczepić obiektyw do statywu, nie musimy mieć szybko złączki. Nie wiem czemu, ale w tym obiektywie się na to nie zdecydowano i mamy zwykły gwint statywowy, więc jeszcze do tego trzeba przykręcić szybko złączkę. Co ważne, ten element można oczywiście tutaj odkręcić i dowolnie przesuwać po obiektywie, ale można też go całkowicie zdemontować. Wystarczy maksymalnie odkręcić to pokrętło i możemy w ten sposób ściągnąć całe to mocowanie. W ten sposób. Po co? Po to, że no to po prostu jest kawał metalu i trochę waży. Jeśli na przykład idziemy na jakąś bardzo trudną wyprawę i ważymy każdy gram, albo jesteśmy na styk spakowani w bagaż podręczny w samolocie, no to możemy kilka gram urwać z naszego bagażu, ściągając to mocowanie. Obiektyw oczywiście dalej jest szczelny, dalej działa, tylko staje się niestety trochę bardziej brzydki, no bo tutaj są jakieś takie śrubki i generalnie widać, że czegoś na obiektywie brakuje. Ale jest taka możliwość i to jest fajne. Nie powiedziałem Wam jeszcze o jednej bardzo fajnej rzeczy w budowie tego obiektywu, mianowicie o jego osłonie przeciwsłonecznej. Nie dość, że jest ona bardzo duża i solidna, to jeszcze ma bardzo ciekawy system zdejmowania, bo nie trzeba całkowicie usuwać jej z obiektywu, kiedy nie chcemy jej używać, ale wystarczy przekręcić pierścień na jej obudowie i można ją po prostu ściągnąć w dół. A jak chcemy ją rozłożyć, to wystarczy pociągnąć do góry i mamy osłonę. Fajne, bo czasami jej używamy, czasami nie i normalnie trzeba było to chować, wyciągać z plecaka czy torby fotograficznej, natomiast tutaj możemy ją mieć cały czas założoną i tylko w miarę potrzeby w dół albo w górę przesuwać i tyle. Oczywiście, jeśli mam taką ochotę, można ją całkowicie zdemontować. Jedyna jej wada, no to też jej waga, no bo przez to, że ma taki system, jest na pewno sporo cięższa od takiej zwykłej, prostej osłony przeciwsłonecznej. To tyle, jeśli chodzi o budowę tego obiektywu. W zestawie oprócz osłony przeciwsłonecznej i dekielków znajdziemy też dobrze wykonany pokrowiec z materiału na ten obiektyw. Idę dalej, porobię trochę zdjęć i potem powiem Wam jeszcze kilka słów o jakości obrazu generowanego przez ten obiektyw. To, na co pierwsze chciałbym zwrócić uwagę, to autofokus. Jeśli chodzi o autofokus pojedynczy, działa on świetnie. Jest bardzo szybki, trafia w punkt praktycznie za każdym razem i jest bardzo cichy. Ciężko mieć tu do niego jakiekolwiek zastrzeżenia. Jest to jeden z najszybszych obiektywów w systemie Micro 4 trzecie, a korzystałem z wielu, więc mam jakieś takie porównanie i wydaje mi się, że jest jednym z szybszych. Jeśli chodzi o autofokus ciągły, to też jest ok, jest on wolniejszy na pewno od pojedynczego. Nie jest jakiś super szybki, ale jest pewny i spokojnie podczas filmowania można z niego korzystać. To, co też jest fajne, to że obiektyw, mimo że jest teleobiektywem, łapie już ostrość od 70 cm. Czyli można się pokusić o robienie z nim zdjęć a la makro, generalnie jakichś już fajnych takich powiększeń. Mimo że nie ma on funkcji typowo makro, nie ma żadnego limitera, nie można gdzieś tam tego autofokusu dostosować, to da radę nim robić fajne powiększenia. Obiektyw jest bardzo ostry.
już od 2,8 ostrość na środku i na brzegach kadru jest naprawdę wysoka. Jeśli chcemy otrzymać jak najostrzejszy obrazek, powinniśmy fotografować gdzieś w okolicach przysłony 4. Wtedy obraz prezentuje się najlepiej, najostrzej. Fajne jest to, że producent postawił na jakość obrazu przy większych przybliżeniach i obiektyw lepiej pracuje, daje lepszy obraz przy ogniskowych powyżej 100 mm, bo po to kupujemy ten obiektyw, żeby robić nim zdjęcia głównie na dużym przybliżeniu, a ten szerszy kąt jest bardziej po prostu awaryjnie. I fajnie, że obiektyw pod to duże przybliżenie jest skonstruowany. Jeśli chodzi o wady optyczne, też bardzo dobrze wypada 40-150 Pro. Nie zauważyłem żadnych problemów z aberracją chromatyczną. Jeśli chodzi o dystorcję, też nie widzę żadnych problemów. Jest ona widoczna bardzo delikatnie tylko przy 40 mm. No, trzeba wziąć pod uwagę, że aparaty Olympusa elektronicznie redukują dystorcję, ale sprawdza się to bardzo dobrze i to jest najważniejsze. Jeśli chodzi o winietowanie, jest ono widoczne jedynie przy 150 mm i nie jest ono duże i na pełnej dziurze, bo jeśli przymkniemy obiektyw do f4, to winieta całkowicie znika. W sumie jedyne zastrzeżenie, jakie mam do jakości obrazu, to to, że obiektyw mógłby trochę lepiej pracować pod światło. No przez to, że ma dużą przednią soczewkę i jest dosyć skomplikowany optycznie, no to ciężko było te odblaski zredukować. Pocieszający jest fakt, że odblaski pojawiają się tylko w momencie, kiedy słońce jest w kadrze. Jeśli jest ono poza kadrem, nawet robiąc zdjęcia pod światło, ale słońce jest poza kadrem, to obiektyw pracuje bardzo dobrze, nie widać dużego spadku kontrastu, zdjęcia wychodzą ładne. No problem pojawia się tylko w momencie, kiedy słońce jest w kadrze. Czas na moje podsumowanie wrażeń z użytkowania 40-150 Pro od Olympusa. Na początek trzeba na pewno wspomnieć o cenie. Obiektyw sam kosztuje około 6000, w zestawie z konwerterem kosztuje 6800. Nie jest to niska cena, ale biorąc pod uwagę jakość obrazu, która jest bardzo dobra, praktycznie jedyne do czego można się przyczepić, to do pracy pod światło i to przy naprawdę trudnych warunkach, kiedy mamy słońce w kadrze. Poza tym jakość obrazu jest bardzo dobra. Biorąc pod uwagę jego parametry, jakość wykonania, cena jest jak najbardziej uzasadniona. Jeśli chodzi o konstrukcję, jest ona bardzo solidna, bardzo podobają mi się dobre uszczelnienia, to rozwiązanie z szybkim ściąganiem osłony przeciwsłonecznej. Jedyne do czego bym się przyczepił przy obudowie, to brak szybkiego mocowania do standardu ARCA od razu na stopce, to by się przydało. Poza tym obiektyw bardzo dobry, bardzo uniwersalny, razem z 12-40 Olympusa robi uniwersalny zestaw, w którym załatwimy zdecydowaną większość tematów fotograficznych. Każdy profesjonalista, który użytkuje system Micro 4 trzecie, powinien sobie taki obiektyw sprawić. I to tyle. Zachęcam wszystkich do skorzystania z naszej wypożyczalni. 40-150 jest w wypożyczalni w Notopstryku, można przyjść i sobie ten obiektyw przetestować samemu. Teraz pokażę Wam trochę zdjęć, które udało mi się zrobić tym obiektywem, bo zabrałem go też w góry i od jakiegoś czasu go dosyć intensywnie testuję, więc sami będziecie mogli zobaczyć, jaki obrazek otrzymujemy z tego obiektywu. Natomiast podkreślam, że są to zdjęcia już obrobione, po prostu zależy mi na tym, żeby pokazać, jaki efekt można osiągnąć, a nie pokazywać surowe, blade pliki RAW, bo od tego są inne portale. To jest bardziej recenzja niż jakiś profesjonalny test i chciałbym Wam pokazać, co mi się udało zrobić tym obiektywem. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Jeśli Wam się podobało, zasubskrybujcie nasz kanał i widzimy się niedługo. Cześć!